Obowiązek ewidencyjny dotyczący deklaracji źródeł ciepła ciąży na wszystkich właścicielach nieruchomości. Okazuje się, że w Suwałkach muszą złożyć nie jeden, a dwa formularze i lokalni urzędnicy nic z tym nie mogą zrobić. Próbowali, ale ich starania zakończyły się fiaskiem. Nie tylko w Suwałkach, ale i w większości miast w Polsce te formularze są zbierane w dwóch odrębnych dokumentach. Chodzi tutaj o tą ewidencję emisyjności budynków oraz inwentaryzację źródeł ogrzewania. Pierwszy z dokumentów zbiera centralna baza, drugi z dokumentów jest potrzebny dla tego wojewódzkiego programu ochrony powietrza i takie dwa dokumenty zbieramy od połowy ubiegłego roku. Tak naprawdę dla tego drugiego z nich już ten termin skończył się, a nie mamy jeszcze kompletu złożonych dokumentów, dlatego drugiego termin jeszcze biegnie, bo do końca czerwca tego roku należy je złożyć. No można powiedzieć, że w Suwałkach jesteśmy tak mniej więcej na półmetku. Do złożenia obu dokumentów zobligowani są właściciele nieruchomości, ale jeśli jesteś właścicielem mieszkania w budynku wielorodzinnym, zrobi to za ciebie zarządca. Jeśli masz dom jednorodzinny, to wypełnienie deklaracji ciąży na tobie jako właścicielu. Formularz CEEB w systemie elektronicznym jest bardzo prosty i intuicyjny, a w razie wątpliwości można skorzystać z przewodnika lub instrukcji wypełniania dokumentu dostępnej w systemie. Do złożenia deklaracji elektronicznej potrzebny jest jedynie profil zaufany. Jeżeli nie w formie elektronicznej, to w formie osobistej i muszę powiedzieć, że w ostatnich dniach sam osobiście nawet wiele osób kierowałem na korytarzach Urzędu Miejskiego do właściwego miejsca, do właściwego pokoju i osoby, która się tym w naszym ratuszu zajmuje, więc widać, że mieszkańcy o tym pamiętają, o tym obowiązku, bo jest to nasz obowiązek, to należy podkreślić. Jeśli chodzi o miejską ankietę inwentaryzacyjną, jest ona równie prosta, choć wymaga podania większej ilości danych. W razie kłopotu z wypełnieniem formularza można skorzystać ze wsparcia ratuszowych urzędników, dzwoniąc pod numer widoczny na dole ekranu albo odwiedzić Wydział Ochrony Środowiska w Suwalskim Ratuszu przy ulicy Mickiewicza. Pracownik, który się tym zajmuje, udzieli fachowej pomocy i również pomoże wypełnić te dokumenty. Spora grupa mieszkańców już wypełniła obowiązek złożenia ankiety i deklaracji, podkreśla Kamil Schnell. W Suwałkach szacujemy, że powinno być to około 4,5 tysiąca dokumentów, czyli razy dwa. Oczywiście w tym wypadku mówimy łącznie o 9 tysiącach dokumentów i tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy mniej więcej na półmetku ich zbierania.